Cześć, jestem na Sowińcu. Najwyżej zniesiony naturalnie punkt Krakowa. Dnia 18 marca 2015 roku. Prawie w samo południe albo tuż po nim. Przyszło mi dzisiaj spoglądać na okolice Krakowa z tego właśnie miejsca. Znajduje się, jak już zapewne wszyscy wiedzą, na kopcu Piłsudskiego, zwanego Mogiłą Mogił. 3 lata sypanego w latach 1934-1937. Akurat teraz swoją pseudokamerkę z telefonu ustawiłem w kierunku zachodnim, w kierunku Garbu Tęczyńskiego. Oczywiście dominującym tutaj punktem w panoramie jest port w Balicach. I gdzieś tam z tyłu, mniej więcej dokładnie w tym miejscu, znajduje się zamek Tęczyn w Rudnie, najwyżej zniesione miejsce Garbu Tęczyńskiego. Tutaj patrzymy sobie w kierunku południowo-zachodnim, jeszcze nadal w panoramie, w Lesie Wolskim znajduje się, o, dawne pozostałości, też Fort Skała, gdzie jest obecnie obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Wolskiego. Przesuwam się teraz bardziej ciekawe, lepiej widoczne miejsca, stąd sobie dzisiaj przyszedłem, dokładnie szlakiem czerwonym, wcześniej zielonym, z rezerwatu Panieńskie Skały, prosto z przystanku 152 i patrzę w kierunku wschodnim, a z Rąbsowica i kontynuujący się w kierunku wschodnim zniesienie świętej Bronisławy, gdzie kulminuje inny, drugi co do wysokości, kopiec, znany też kopcem Kościuszki. Też tam siedziba Radia RMF się znajduje. Także już 20-lecie ostatnio świętowaliśmy. Oczywiście w panoramie będą tutaj błonia widoczne. 48-hektarowy pas zieleni i trawnika. Niegdyś terytorium wypasów rogatego bydła i nie tylko. Patrzymy oczywiście na centrum Krakowa, no w mojej ocenie jakieś 6-7 km. Z tyłu kominy w Łęgu, nawet mogę powiększyć. O, tu mamy tą strukturę widoczną, ledwo w tym zoomie akurat będzie to słabo widoczne. No i najdalsze zniesienia oczywiście sztucznych konstrukcji, stopniowo przesuwając się w panoramie i również w panoramie w kierunku zachodnim, chociażby w okolice miasteczka studenckiego, czy tych tutaj okolic, chociażby największej galerii w Krakowie jeszcze, galerii Bronowicy, no tu widocznej. Powrota jakby nie patrzeć na Olkusz, Mydlniki, w kierunku północnym już Wyżyna Krakowsko-Częstochowska na południowym skłonie. Też najważniejsze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, przedłużeniu Garbu Tęczyńskiego, także ta struktura zona Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ponad Doliną Mołdawy, która nam się, o, tu roztacza. Generalnie zaczyna tą właściwą strukturę biologiczną. I tu już kończę pomalutku ten krótki swój, a jakże długi wywód. Znowu portem lotniczym w Balicach i jednocześnie autostradą A4, która tam z tyłu prowadzi w tamtym w kierunku Wrocławia. To na razie tyle. Jak zwykle w swoim tak zwanym blogu czy kanale filmowym miałbym się